kochani, witam Was w kolejnym odcinku tego samego dnia i pokazuję Wam troszeczkę na tej samej zasadzie, ta sama dekoracja, tylko będzie troszeczkę inaczej ozdobiona. I sobie pomyślałam, że to będzie bardzo, ale to bardzo ładnie wyglądało, jeżeli będziemy mieli dekorację na białym obrusie. Czyli stół udekorowany białym obrusem. Tu ja sobie zrobię, bo ja świeczkę obcinam, żeby pasowało mi do innego świecznika, ale teraz jest za wąska do tego świecznika, do którego chcę używać, dlatego sobie srebrną taśmą tutaj, nie taśmą, a papierem srebrnym chcę sobie tak jakby pogrubić, żeby mi tu wyszło. No nie wiem, czy będzie, może już starczy. Okej, mniej więcej weszło, tego nie powinno być widać, ale to już wiecie, to już jak będziecie robili taką dekorację, żebyście zadbali o to, żeby Wam było bardziej... Okej. Ja teraz ją biorę jak zwykle do siebie. Ja chcę zrobić w takim naturalnym kolorze, bo... I Wam pokażę wtedy na białym obrusie, wyciągnę biały obrus specjalnie dla Was. Nie będę go prasowała, bo to jest taka impulsywna znowu dekoracja. Tutaj mam normalnie dratwę. I sobie wzięłam taki długi, długi sznurek i sobie ją teraz, w sumie tutaj można ją owiązać, żeby nie było widać tego sreberka, ale normalnie bym to zrobiła niżej. Nie, ja muszę zrobić niżej. Chyba. Obecne. Zaraz Wam pokażę. Wygląda to tak. Po prostu tak sobie zawiązane. Nic specjalnego, ale to nadaje takiego bardzo, ale to bardzo fajnego, naturalnego looku. Teraz do siebie to biorę z powrotem. Za chwilę to zobaczycie. Teraz mam takie szyszki, które kupiłam już, no już jakiś czas temu. Nie wiem, z czego one są. Mogą chyba się zbić, to nie jest plastik, ale nie wiem z jakiego tworzywa. I one mają podobny kolor i też są na dratwi tutaj, dlatego sobie je wykorzystam do tej dekoracji, żeby ją tu zawiesić. Tu mam szyszkę numer 2 i chciałabym, żeby ona wisiała troszeczkę wyżej. Nie wiem, czy mi się uda, no ale zobaczymy. I wisi wyżej. Póki co to jest ta dekoracja i teraz Wam pokażę, jak to wygląda na stole. A być może zmienię na białe świeczki i pokażę Wam, bo w tej chwili może być to tak, jako zielona i sobie dwie szyszki wiszą. Ale jak będę Wam pokazywała na stole z tym białym obrusem, to zamienię na białą świeczkę tylko dlatego, że obrus będzie biały, a ja mam białe świeczki, a nie mam drugiej zielonej i... podzielę się na ten drugi świecznik z tymi kulami, tylko z tymi szyszkami, tylko będzie wisiała jedna. Ok? Także do zobaczenia za chwilę, już Wam pokazuję. Także tu jak widzicie, wyciągnęłam biały obrus i znowu na tej srebrnej tacy, tylko dlatego, że mam, jak widzicie, tutaj srebrne takie siwe krzesła. Znalazłam drugą świeczkę, jest inny odcień, no ale już wybaczcie, pasuje bardziej do tego świerku tam, no nie? Biała świeczka tylko dlatego, żeby był kontrast i żeby tak świątecznie, czyściej jakby wyglądało. Oczywiście można tu bombki położyć, ale już nie chciałam mieszać z tymi tutaj, jak widzicie, z tymi tutaj szyszkami, bo to też są jakby nie było bombki. Także dekoracja może wyglądać tak na przykład na wigilijny stół. I zaraz Wam pokażę z tymi dwoma świecznikami na dwa, te, jak można też udekorować. Wybaczcie, że nie jest wyprasowany obrus, ale w ogóle nie byłam przygotowana na to, żeby w ten sposób robić, tylko chciałam robić dekorację, no ale... Także to jest ta dekoracja, taka mocno naturalna, taka mocno spokojna, także wiecie, nie tak, że po oczach daje, a znowu tu jest tak spokojnie, a znowu widzicie, okno mam trochę tymi świeczuszkami, się tak błyszczy, także tu może być właśnie na spokojnie. I za chwilę Wam pokażę tą drugą
Tak jak tutaj widzicie, jest ta sama dekoracja, minimalnie zmieniona. Te szyszki są powieszone osobno, nie są, nie wiszą razem na jednym świeczniku i zmieniłam na białe świeczki, żeby znowu pasowały do obrusa podnieconego. No i znowu tak jest czysto, schludnie, taka jest, można moim zdaniem się zrelaksować przy takim stole z taką spokojną dekoracją. Tylko mówi o świętach, o naturze, nie ma tego bogactwa, nie ma tego, wiecie, jest całkiem z innej strony, a nadal bardzo ładnie, naturalnie i moim zdaniem bardzo elegancko. Także to jest ta dekoracja i zaraz Wam pokażę jeszcze, co można dołożyć. Jakby chciał na przykład, wiecie, bo to świeczki są tutaj dosyć wysoko, nie? To żeby tu było światełko na dole też, no to można, ja oczywiście nie mam świeczek małych, jeszcze nie zakupiłam, tak jakoś nie mogę się wyrobić. Ale wiecie, to będą takie płomyczki małe też na dole, gdzie będą oświecały nam. Bo jak mówię, świeczniki są dosyć wysokie i to światło jest świeczek bardzo wysoko. Także też można w ten sposób zrobić. Wy sobie wyobraźcie, tutaj będzie fajnie stół i serwetki można wziąć czarne na przykład. Albo jakieś, nie wiem, taki też taki naturalny kolor, żeby pasowało do dachówek tych domków i do szyszek, czyli taki przytłumiony. Złoty, kremowy, piaskowy kolor, także oczywiście też w symbolu choinki, coś takiego. Także to jest ta dekoracja, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to proszę o kciuka do góry, bardzo proszę o komentarz, bardzo mnie to cieszy. I zaczynamy nową dekorację, podejrzewam, bo coś mi się w głowie rodzi nowego. Także do zobaczenia za chwilę, pa!